konferencję, którą organizujemy, jest pod duchowym patronatem nieżyjącego ofiary katastrofy smoleńskiej Tomasza Merty, naszego przyjaciela i bardzo wybitnego myśliciela i pisarza konserwatywnego. To, co się stało po Smoleńsku, to jest dla nas wszystkich tylko potworny dramat w skali narodowej, ale też bardzo poważny dramat osobisty, a dla konserwatywnej myśli w Polsce też bardzo ciężkie doświadczenie. Spotkaliśmy się w Zamku Królewskim, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co się dzieje, prawda? Co się wydarzyło, dokąd zmierzają polscy konserwatyści. Dobrze się zastanowić, skąd przyszli. No tak to jest z historią idei, że ona no jakoś miesza się historia idei, miesza się z historią towarzyską. Więc nie da się ukryć, że te idee rodziły się w pewnym środowisku, które nie było bardzo wielkie. Okazało się w efekcie bardzo wpływowe, ale w tej chwili wydaje mi się znajduje się w takim momencie, kiedy musi zastanowić się nad tym, gdzie jest, i w ogromnym stopniu dlatego zorganizowaliśmy tę konferencję, żeby opowiedzieć o pewnej historii idei, która doprowadziła do bardzo wielu projektów, do powstania bardzo wielu instytucji, a dzisiaj prawdopodobnie musi zastanowić się nad tym, co dalej. Ja oczywiście jestem ogromnie wzruszona pamięcią, która otacza Tomka, jak również żywotnością jego idei, jego myślenia o polityce, jego myślenia o państwie. Chyba za życia mojego męża nie do końca, i on i ja zdawaliśmy sobie sprawę, jak ważne dla innych ludzi, dla jego przyjaciół, dla jego studentów, dla czytelników jego publicystyki jest to, co myśli, to, co analizuje w swoich tekstach. To oczywiście na najpiękniejszy taki wymiar trwania jego ducha, to najpiękniejszy wymiar stałej jego obecności. Obecności dla Polski po prostu. Niezmiernie mnie cieszy, że nawet teraz, nie żyjąc od 2,5 roku, Tomek wciąż może się jakoś Polsce przydawać i że tak wiele z niego zostało w umysłach i sercach tych, którzy się z nim zetknęli. Ja myślę, że Tomek był osobą, która nie lubiła rozdzierać szat. Dariusz Karłowicz mówił dzisiaj o pewnej efemeryczności instytucji, które tak łatwo się psuje, tak łatwo się niszczy. Ale myślę, że gdyby Tomek tu z nami był, zapewne zwróciłby uwagę na to, że istotnie można uśmiercić instytucje, można zlikwidować formalny twór, który został w jakimś celu powołany, ale nie można unicestwić dzieł, które się dokonało. Rzeczywiście Instytut Dziedzictwa Narodowego istniał niedługo, ale Tomek podkreślał, że nikt już nie usunie Norwida z Wawelu, bo to pochówek Norwida na Wawelu to było właśnie dzieło Instytutu Dziedzictwa Narodowego. I kiedy odmienił zupełnie strategię konserwatorską, jako generalny konserwator zabytków, bo pełnił taką funkcję, zwłaszcza wobec obiektów sakralnych, bardzo zaniedbanych przez okres PRL-u, i kiedy później, po 2007 roku, nie udało się zatrzymać pewnych procesów, chodziło o uzależnienie wojewódzkich konserwatorów zabytków od wojewodów właśnie. Tomek powtarzał, że konserwator powinien być
obrońcą zabytków, a nie ułatwiaczem życia deweloperom czy wojewodom, że jego rola jest inna i ta zależność jest no po prostu szkodliwa, to nawet wtedy, kiedy uważał to za złe, mówił, że już nikt nie zdrapie ze ścian polichromii, które udało się odtworzyć, odrestaurować, że pewne dzieła już będą trwały, już nie cofnie się pewnych dokonań. I myślę, że tutaj podkreślałby to, że trzeba się cieszyć tym, co się już osiągnęło, no i starać się w takich warunkach, jakie się ma, osiągnąć jak najwięcej. Niekoniecznie się skupiać na narzekaniu, niekoniecznie na utyskiwaniu, że nie jest tak, jakbyśmy chcieli, tylko do maksimum wykorzystać szanse, które mimo wszystko mamy i myślę, że mimo tego pesymistycznego początku Darka Karłowicza, tego mówienia o łatwości znoszenia pewnych instytucji, to wypowiedzi tych trzech panelistów pokazały, że wcale nie jest tak źle. Tak? Te instytucje trwają, te instytucje robią wiele pożytecznych rzeczy. I na pewno tym, czego chciałby mój mąż, to mówiąc w uproszczeniu, polskości instytucji. Otóż pamiętam, mieliśmy taką dyskusję, chyba zawiązała się ona przy okazji przejmowania archiwum kultury paryskiej, albo może archiwum Zbigniewa Herberta. Tak czy inaczej, Tomkowi bardzo zależało na tym, żeby te archiwa były własnością Polski, że nie przyjmował argumentu, że właściwie kultura jest ponad po granicami. Tu pamiętam, że przywołałam takie zdanie Adama Zagajskiego, który mówił, że to żaden problem w tym, że emigrują poeci, bo oni tak wracają do ojczyzny poprzez swoje wiersze, że problem jest to, że wyjeżdżają inżynierowie czy lekarze, bo wtedy nie ma komu mostów budować i ludzi leczyć. A Tomek twierdził, że wcale nie, że to nie jest tak, że powinniśmy martwić się zniszczeniem reformy, Buzkowej reformy służby zdrowia, czy cofnięciem restauracji ZUS-u dokonanej przez Pawła Wypycha, natomiast nie zwracać uwagi na to, że archiwum Herberta czy inne ważkie zbiory dokumentów dla Polski znajdą się poza granicą. On uważał, że jedno i drugie jest warte pieczołowitego podejścia, troski i jedno i drugie powinno być przedmiotem starań, że dorobek, że dziedzictwo kulturowe powinno mieć swoje miejsce tutaj.